Bo ludzie, sarenka. Biegnącą sarenkę spotkaliśmy w Podczątochowskim Olsztynie, miasteczku, którym w ostatnim czasie po rewitalizacji idealnie przystaje do malowniczych ruin zamku, szlaku Orlich Gniazd. Już na samym rynku uwagę przykuwa niecodzienna rzeźba, która w kółko Wojtek gra. Miejscowość ta, jak większość Jury, jest chętnie odwiedzana przez rowerzystów. To też miasto im sprzyja, ustawiając stację serwisową. Do samego zamku można dostać się na wiele sposobów, najlepiej ulicą Zamkową. Ja jednak wybrałem ulicę Karlińskiego z równie malowniczymi obiektami po drodze i widokami wokół. Pod ruinami domu mieszkalnego znajduje się ogromna jaskinia, którą warto odwiedzić. Jednak w czasie mojej wizyty były tam prowadzone prace konserwatorskie. Na samym zamku można wejść do wnętrza wieży Sołtysiej, na wierzchu której urządzono platformę widokową. Wejście jednak jest dodatkowo płatne. Pięknym punktem widokowym są wapienne ostańce, które otaczają dawny majdan gospodarczy zamku, a także wapienne ostańce, które tkwią poza obszarem zamku, ale widok z nich rozprzestrzenia się piękny. To tutaj można znaleźć miejsce na chwilę relaksu, jakiś posiłek, no i ewentualnie rachunek sumienia. A tak w ogóle jadąc tutaj, chyba niechcący, przyjechałem na gapę. No bo już na co dzień od 3 lat jeżdżę non-stop na rowerze. Mamy tylko elektroniczną portmonetkę, czyli taką kartę elektroniczną, na którą mam prepaidowo wpłaconych tam 100 zł. I jak okazyjnie tam gdzieś przejadę, to odbijam tą kartę i popiera tyle, co kosztuje bilet. Oczywiście minus jakiś tam rabat za hurtowy zakup. No i okazuje się, że chyba w strefie podmiejskiej, bo komunikacja miejska tutaj dociera już jako strefa podmiejska, w strefie podmiejskiej chyba portmonetka nie działa. Nie wiem, bo mi pobrało 2,60, tyle ile bym płacił na mieście. Nie spotkałem żadnego rewizora, więc się nie dowiem. No z powrotem będę musiał kupić u kierowcy chyba legalny bilecik podmiejski i wrócić do domu jak człowiek. Także przestrzegam. Zapoznaj się z cennikiem tego, czym jeździsz, bo niespodzianki są różne. Także sorry, MPK, niechcący wam nie dopłaciłem. Nie wiem, ile tam powinienem zapłacić. Myślałem, że system sam wie i sam mi policzy. Okazuje się, że albo mnie lubicie, albo system jest niedociągnięty. Należy wspomnieć, że pośród licznych wapiennych i kamiennych form wyróżnić można wiele jam, jaskiń, a także dosyć niecodziennych kształtów. Generalnie ruiny warte odwiedzenia, bogate w skały, gdzie można się także wspinać i udawać, że uprawia się niechronioną wspinaczkę wysokogórską.